Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rzutu Okiem odnośnie gry Far Cry 3. Jest to ostatni odcinek nawiązujący do tego, do tej gry. Zmniejszyłem troszeczkę jakość grafiki z ultra na wysokie detale i muszę powiedzieć, że skok jakości, płynności gry nawet przy nagrywaniu jest dosyć znaczny, więc bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że wy też to zobaczycie na nagraniu. Oj, nie potrafię prowadzić tymi samochodami. Ogólnie tak czy inaczej, w tym odcinku pokażę wam troszeczkę jak się tutaj poluje w tej grze, jak wygląda system craftingu oraz przejdziemy, że tak powiem, pierwszą taką poważniejszą misję. Dobra, wysiądę tutaj, bo ja się zabiję, a nie dojadę tam na miejsce. Tu są jakieś skrzynie, ale je pominę z pewnych powodów. No, i tutaj na przykład mamy takie... Dzik! A, dobra, zabiliśmy dzika. Dobra. Patroszymy zwierza. Musimy tutaj troszeczkę teraz zebrać różnego rodzaju zielstwa i mięska. Tutaj gdzieś obok powinny być zielone, jakiś zielony krzew. A, jest. Mamy zielonego liścia. Tu będzie czerwony liściu. Dobra, tutaj gdzieś znowu... Co, jeszcze jeden zielony muszę znaleźć. On gdzieś... A, tutaj jest zielony liściu. Dobra. Jeszcze jeden dzik by się przydał. Gdzieś tutaj. Pamiętam, że tutaj gdzieś... O, dokładnie gdzieś jakoś tutaj ten dzik się znajdował, drugi. Tutaj się tu... O, jest dziku. O, gin dziku. Dobra. Mamy... No, oprawiaj zwierzynę, oprawiaj. A. Jakoś z automatu się oprawiło bez animacji, dobra. I musimy jeszcze niebieski kwiatek zdobyć. Niebieską roślinkę. Żeby to zrobić, musimy udać się do rzeki, tylko tu trzeba ostrożnie. A, bo widzicie? Tutaj jest krokodyl, czai się dziadostwo. Ja nie zamierzam iść do rzeki tam, gdzie krokodyl jest. Zawsze się... O, kolejny dzik. Dobra. Przyda się na potem. A co, będę sam sobie tutaj... ten. Potem będę i tak przecież dalej grał, nawet jeśli już tej serii nie będę nagrywał, to sobie mogę troszeczkę pozbierać tych różnych badziewi. Tego różnego rodzaju mięska się... Dobra. I teraz mam nadzieję, że żadnego krokodyla tutaj nie ma. Nie jestem pewien, czy dałbym radę uciec, gdyby ktoś tutaj był. Dobra, i szybciutko, płyń, zanim krokodyl przyjdzie i nas zje. Dobra, udało się. I teraz możemy skorzystać z szybkiej podróży i dostać się do naszego miasta. No, że jak tam dojedziemy, powinna uaktywnić się kolejna część samouczka, która właśnie mówi o craftingu, pokazuje nam, na czym on polega. W tamtą stronę trzeba iść, dobra. A, w tą stronę, a tu jest wyjście z wioski, dobra. Op, dobra. Daliśmy radę, doszliśmy do tego miejsca. No, wiem, że mnie nauczysz. Dobra, i teraz możemy... Tak, i możemy teraz przykładowo, mając jedną zieloną roślinkę, przygotować sobie proszki, które będą mnie leczyć. More powerful plants out in the woods, if you are lucky. Now, use the skins of the animals. A skórę mogę, żeby sobie zrobić plecaczek, dzięki czemu będę mógł nosić więcej rzeczy. Potem to mogę ulepszać i tak dalej. The tattoo on your arm. It is a sign that you are special, that you have the soul of a warrior. Tak. Mamy duszę wojownika, to już słyszeliśmy. Let me show you how to add to them. With each tattoo. A skill is master. A i kolejna fajna rzecz.
A takedown, tak, to jest fajna umiejętność, możemy ją wykupić. Możemy się zakradać do przeciwnika i mu wbijać nóż w plecy. To nam się przyda zaraz w tej misji. Jeszcze coś mogę rozwinąć. Mam jeszcze jeden punkt, więc rozwinę jeszcze to. To też mi się bardzo podoba. O, widzicie? Tatuaż wraz z rozwojem naszej postaci. Pojawiają się nowe elementy. On będzie się rozwijał w czasie gry. Będzie się coraz większy obszar naszej dłoni pokrywał. I to bardzo fajnie. Jest po prostu świetny pomysł. Nie wiem, kto to wymyślił, ale był geniuszem. What the hell? Lisa! Oh shit! We have to get her back. Come, follow. Dobrze, ale zanim z tobą pójdę, jeszcze wróćmy do craftingu. Czy mogę? Ogólnie im wykonujemy więcej misji, tym różne rzeczy nam się tutaj uaktywniają. Potem mamy, załóżmy, możemy zrobić miksturkę, która sprawi, że będziemy mniej podatni na obrażenia przeciwników, albo taką, która pozwoli nam lepiej się skradać, albo która będzie odstraszać od nas zwierzęta. No, jest tutaj trochę tego wyboru, tak samo jak z craftingiem. Załóżmy, do czego innego będziemy potrzebowali skóry dzika, do czego innego skóry kozy, a do czego innego skóry ze psa. Więc mamy tutaj dosyć szerokie pole do manewru. Bardzo mi się ten system craftingu podoba. Tak samo system rozwoju. Mamy te drzewo perków, które możemy rozwijać tak jak chcemy, a im bardziej je rozwijamy, tym nasz tatuaż się rozrasta. Troszkę takiego elementu mistycyzmu tutaj tej grze dodano i to jej wychodzi z całą pewnością na dobre. Dobra, wychodzi na to, że idziemy odbić teraz jednego z naszych towarzyszy. Bo poza głównym bohaterem i jego bratem było tam jeszcze kilka innych osób. Teraz idziemy jedną z tych osób odbić. Kto to jest, jeszcze nie jesteśmy chyba pewni. Ale jak dobrze pójdzie, może się uda odbić. Znaczy, ja już wiem, czy się uda, czy się nie uda, ale was poczułem troszeczkę jeszcze w niepewności. A co tam, troszeczkę trwajcie w niepokoju. O, co ja tutaj mam? Dobra, teraz troszeczkę ja się tutaj będę musiał poskradać. No i tu możemy naszym aparatem zaznaczyć przeciwników, co jest swoją drogą też według mnie całkiem super spoko pomysłem. Bardzo mi się on podoba. Znaczy nie widzimy wtedy minimapy i tak dalej. Ale za to na stałe poznajemy lokalizację przeciwników. Nawet jeśli teoretycznie powinniśmy ich widzieć, dzięki temu, że ich zaznaczymy, wiemy, gdzie oni potem są. A tam jest jeszcze jeden. Ogólnie trochę ich tu jest. Dobra. I teraz tylko jak ja ich mam tutaj podejść? To jest bardzo dobre pytanie, na które nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Ja spróbuję ich wyeliminować na zasadzie jeden cios nożem, jedna śmierć. Będę starał się ich wybawić. Czy mi się to uda, czy nie? Ciężko tak naprawdę powiedzieć. Pojęcia nie mam. Mam nadzieję, że tak. Ale tu trzeba być ostrożnym. Spróbuję w ogóle okrążyć ten obóz. Może ktoś tam się ukrył z tyłu, a ja go nie widzę. W sumie to jest nawet całkiem prawdopodobne. Widzicie, nawet teoretycznie ich nie powinienem tutaj móc widzieć, ale zaznaczyłem ich i dzięki temu mam dosyć dobre rozeznanie taktyczne. No to nawet dzika zaznaczyłem przez pomyłkę. Oho, słyszę psa. Niedobrze. Spieprzaj stąd, dziku. Nie widzę czworonoga. Ale gdzieś tu się czai, ja to czuję.
gdzieś od tyłu będzie się czaił. Z psami jest o tyle nieciekawa sprawa, że potrafią nas dranie wyczuć. Dlatego trzeba będzie ostrożnie tutaj spróbować podejść. A czy teoretycznie można by tam wpaść na Rambo i wszystkich pozabijać, ale to nie jest troszeczkę tak w moim stylu. O, mamy pieska, zaznaczmy go sobie. O, tutaj widzę jednego ze strażników, będzie można go próbować jakoś wybawić. Mam nadzieję, że się nie odwrócisz, ziomuś. Bo jak się odwrócisz, to się wkurzę. Nie mówcie, że przyuważyli mnie. Nie, chyba nie. Dobra. Bierzemy, zamieniamy broń na troszeczkę lepszy model. Przeładujmy na wszelki wypadek. I idziemy eliminować ich dalej. Jeden po jednym. Spróbuję. Czy się uda? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że tak. Szkoda, że tu ciał nie można przesuwać. Jakoś twórcy nie pomyśleli o takiej opcji. Mógłbym go zdjąć. Ale nie, chcę troszeczkę spróbować pobawić się w asasyna. Przy okazji, jak tutaj już roślinka to roślinka. O, czyżby usłyszał? Kurczę, i pies też usłyszał. Okej, wycofujemy się. Nie zauważył mnie, chyba. Boże, jacy już... Wow! Dobra, czas się zabawić. Wow! Spokojnie, schowajmy się. Dobra. Piesek załatwiony cicho. Nie mają pojęcia, gdzie jestem. Co, oni poddają się? No niestety, to jest koniec. Gdzie ten koktajl? Rzucasz, padaj martwy. Udało się, podbiliśmy tą lokację. Tutaj zbierana flagi. A, udało się. Dobra, chodźmy sprawdzić to miejsce. No dalej, co się dzieje? Tak, ale ja nie chcę oglądać mapy, chcę tutaj wejść. Do środka, okej. Wygląda na to, że naszej przyjaciółki tutaj nie ma. Bo to jakiś hask. A, sklep nam się tutaj otworzył. A to wygląda. Pogadajmy z naszym doktorkiem. On gdzieś tutaj jest. Ale co to są za plakaty? A jakieś wyzwania, które możemy zaakceptować?
listy gończe i tego podobne rzeczy. O, mamy kolejny punkt do rozwoju. To powiedzmy, co ja mogę tu wykupić. No mogę wykupić rzut granatem. O, kolejny fragment tatuażu nam się tutaj pojawił. Fajnie, pięknie. Teraz, okej, dobra. Przejdziemy... Gdzie ja muszę się udać? To jest dobre pytanie, kochani. Dobra, pobiegniemy z buta. Pozwiedzamy sobie lokację przy okazji. O, spróbujemy może pojeździć nawet. No, wskakuj. Nie da się. Dobra, a tym? A, da się, da się. Jak się ma nie dać, jak się da. Ja się rozbiję, ja się rozbiję. Wpadnę do rzeki, nie wiem, nie wiem. Nie, jadę, jadę. Trzymam się drogi nawet jako tako. Dobrze, dobrze. Dobrze, flipu, dobrze, dobrze. Tam są przeciwnicy. Unikamy przeciwników na razie. Jedziemy, jedziemy dróżką. Spokojnie. Kolejni przeciwnicy. No nie, no i do rowu się wpadam. Do rowu. Dobra. Daleko jestem tutaj? Nie mówcie, że będę tonął. Kurde, krokodyle! Zapomniałem o krokodylach. Wyłaź z rzeki, wyłaź z rzeki! Krokodyle? Nie widzę. Dobrze, kochani. Ogólnie uratowaliśmy tą naszą przyjaciółkę. Znaczy, chcieliśmy uratować naszą przyjaciółkę. Nie udało się, ponieważ jej tam nie było. Ale byliśmy blisko... Ale byliśmy z... Jeszcze tam jacyś są? Jest, czai się. O, skąd? Skąd? O, przy okazji pokażę wam, jak wygląda animacja leczenia się. Ach, nie ma to jak porządna działka. Co, mnie pali? A nie, w ognisku wlazłem. Tak czy inaczej, mieliście okazję zobaczyć, jak działa... A właśnie, może coś z nowego craftingu nam się tutaj odblokuje. A faktycznie, mamy tutaj różnego rodzaju właśnie rzeczy służące do walki, do łowów. Niestety mnie nie stać na żadne z nich, żeby je teraz wyprodukować. Jakieś nowe rzeczy się odblokowały. Tych bajerów jest od groma. I mówię, ta gra ma, jako, ma naprawdę całkiem spoko otwarty świat. O, momencik, tu może świnie uda mi się zdobyć. O, fuck. Nie, nie, nie. Nie mam ammo. Oj, tygrysku. Wo, 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 wo! A! Wo, 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 wo! Nie, 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 nie. Kochani, dobra, już nie przedłużając, gra jest świetna, gra jest fajna, szczerze ją wam polecam i w tym momencie już kończę mój rzut okiem odnośnie gry Far Cry 3. Lajkujcie, dislajkujcie, komentujcie, see ya!